Witam. Oto kolejna prezentacja wyborów wyrobów piśmienniczych firmy Duke, które pożyczyłem od firmy Inertomar do tej prezentacji, za co dziękuję. Ten zestaw jest sprzedawany w takim ładnym opakowaniu, które jak widać tutaj z góry jest wypełnione taką gąbką zabezpieczającą, ją co lekko się poddaje. Z dołu natomiast już jest to normalne po otwarciu. Mamy elementy dodatkowe, jak karta gwarancyjna, instrukcja, jak uzupełniać naboje i atrament w piórze. A w środku tutaj jeszcze widoczne logo firmy Duke. Na zestaw składa się oczywiście długopis powyżej i pióro wieczne. Tutaj na dole czarny, matowy kolor i złote wykończenia. Klips jest bardzo sztywny, wygięty tak ku środkowi. Nie próbowałem zapinać, pewnie spełnia swoją rolę, ale jest to jeden z twardszych klipsów, które udało mi się w życiu wypróbować. W długopisie jest podobnie. Aktywacja długopisu następuje przez przekręcenie, wtedy wkład się wysuwa, a przekręcenie w drugą stronę powoduje schowanie wkładu. Po wyjęciu, zdjęciu tej skówki z góry wykręcamy wkład i po zużyciu można go wymienić. Wkłady do nabycia są bez najmniejszego problemu, także zawsze można sobie wkład wymienić i uzupełnić, ewentualnie użyć innego koloru. Ale wracajmy do podstawowego elementu zestawu, czyli do pióra wiecznego. Jak już wspomniałem, tutaj to wykończenie matowe kontrastuje z nim klips i pierścień na dole, którym tam symbol 209 to oznaczenie kodowe tego modelu. Sekcja jest metalowa o kolorze chromu, natomiast stalówka jest dwukolorowa z oznaczeniem 22GP, czyli że jest pokryta 22-karatowym złotem. Zobaczmy teraz, jak to pióro się otwiera. Jest na zatrzask, a więc łatwo je otworzyć. Zatrzask jest dość mocny, także nie ma obawy, żeby skówka sama z pióra spadła. Długość tego pióra jest wystarczająca, żeby pisać nim bez skówki. Bardzo drobny uskok, nie przeszkadza to przy trzymaniu między sekcją a korpusem. Natomiast z założoną skówką z tyłu to pióro właściwie nie jest specjalnie z tyłu obciążone. Moim zdaniem można pisać i z założoną skówką z tyłu. Wymiana naboju czy włożenie konwertera jest to oczywiście formalnością. Odkręcamy sekcję, wkładamy i wyjmujemy. Nie ma problemu najmniejszego z dopasowaniem nabojów czy firmy Duke, czy innych, gdyż tutaj jest zastosowany system europejski, international tak zwany, dostępny praktycznie w każdym kiosku nabój czy konwerter do tego pióra. Jego długość bez skówki to prawie 12 cm, tam bez 2 mm, natomiast zamknięte pióro ma 13 cm i 2 mm, a waży 23 gramy, więc nie specjalnie ciężkie. Długopis natomiast waży 21 gramów. Zobaczmy teraz, jak pióro daje sobie radę przy pisaniu. To jest model 209, stalówka bez oznaczenia, prawdopodobnie FK, a i z drugiej strony jest tak dobrze zeszlifowana, że można pisać i uzyskać cieńszą linię. Jak tutaj prezentuję, przepływ atramentu doskonały, pióro zupełnie bez nacisku dobrze podaje atrament. Porównanie z Sonetem wykazuje, że pióra są właściwie gabarytowo porównywalne, może tam milimetrowa różnica, czyli niewielka. Akurat ten model kolorystyczny, jeden i drugi są bardzo zbliżone, natomiast po zdjęciu skówki już tutaj widać, że Sonet jest trochę dłuższy. W katalogu firmy Duke ten model ma kilka rodzajów wykończeń, a więc można sobie wybrać w wykończeniu czarno-chromowym, czarno-złotym czy całe metalowe pióro.
Jest to niewątpliwie produkt przystępny na każdą kieszeń, nie jest specjalnie drogi, elegancko zapakowany, może służyć także jako upominek, jak i przedmiot do codziennego pisania. Dziękuję za uwagę.